Można wykorzystać tutaj różne czasy ekspozycji, aby pokazać w różny sposób tafle wody. I tym będę się dzisiaj zajmować w tym filmie, wyjaśnianiem, jak dobrze korzystać z filtra ND. Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że cokolwiek będziecie słyszeć poza szumem fal. Dzisiejszy wieczór postanowiłem spędzić nad zalewem Siemionówka. Jest to największy sztuczny zbiornik w Polsce północno-wschodniej. Jest to mekka wędkarzy oraz miłośników windsurfingu. I także ja jako fotograf pojawiam się tutaj od czasu do czasu. Z jednej strony, żeby odpocząć, szczególnie w dzień poprzedni, kiedy jeszcze nie ma tutaj tabunów wędkarzy, a z drugiej strony, żeby poćwiczyć sobie fotografowanie różnego rodzaju elementów związanych z wodą. Ponieważ wiemy doskonale, że woda to jest znakomity temat do różnych form fotografowania. Jako że mam tutaj falę, jako że jest wiatr, to doskonale zdajecie sobie sprawę, że można wykorzystać tutaj różne czasy ekspozycji, aby pokazać w różny sposób tafle wody. I tym będę się dzisiaj zajmować w tym filmie, wyjaśnianiem, jak dobrze korzystać z filtra ND, czyli obojętnie szarego. A może jeszcze nadejdzie ładny zachód słońca, więc będzie to też bardzo dobry finał dzisiejszego dnia. Na niebie jest sporo obłoków i gdyby to wszystko jeszcze utrzymało się do zachodu słońca, to byłby naprawdę malowniczy zachód słońca z dużą ilością chmur, które można wykorzystać do połączenia ich z taflą wody. Wówczas skorzystałbym z obiektywu szerokokątnego. Ale mam też alternatywne rozwiązanie, tylko muszę stanąć troszeczkę obok, ponieważ tutaj jest wyspa i słońce powinno zachodzić mniej więcej też za ową wyspą. Zatem będzie to wówczas temat na obiektyw długoogniskowy. Dwa rozwiązania związane z zachodem słońca, a teraz zajmijmy się ruchem. Ruchem fal, kamieniami i innymi przedmiotami, które mogą stanowić bardzo ciekawe motywy do fotografowania. Mam tutaj taki bardzo ciekawy pieniek i on będzie podstawą do naszego pierwszego ćwiczenia. Mam tutaj przygotowany aparat, stoi on sobie na statywie, ponieważ będziemy korzystać z nieco dłuższych czasów ekspozycji, po to, żeby sobie pewne rzeczy wyjaśnić. Jeśli zaczniemy fotografować bez żadnych filtrów, a myślę, że takim dobrym rozwiązaniem jest tutaj zastosowanie filtra chociażby polaryzacyjnego, ponieważ on pozwoli nam nieco wygładzić odbicia, nieco je zwiększyć albo zmniejszyć, w zależności od naszych potrzeb. I ten filtr jest oczywiście też pewnej gęstości. Z reguły filtr polaryzacyjny ma mniej więcej do 2 działek EV gęstość, czyli wydłuży nam nieco czas ekspozycji. Nie możemy też dopuścić do zjawiska dyfrakcji, zatem nie możemy domykać przysłony poniżej F16. W związku z tym nasze zdjęcie będzie, powiedziałbym, bardzo, bardzo zwykłe. Drugim krokiem z reguły jest to, że kupujecie, ja zresztą też tak zrobiłem kiedyś, odkrywając filtry ND, że kupiłem filtr o bardzo dużej gęstości, czyli 10 działkach EV. No, daje on możliwości kreowania bardzo rozmaitego obrazu, ale nie zawsze daje pożądane efekty, ponieważ ja bym chciał, aby w tym zdjęciu powstała odrobina dramatyzmu. Nie idealnie wygładzona woda, którą uzyskam zakładając teraz filtr o 10 działkach EV, bo wtedy uzyskam ekspozycję rzędu 13-15 sekund, zatem wszystkie efekty sprowadzą się do maksymalnie wypłaszczonej wody. Ja natomiast chciałbym poszukać rozwiązania, tak jak przed chwileczką zaznaczyłem, nieco dramatycznej fali, czyli takiej wijącej się wokół owego pniaka. Zatem muszę skracać czas ekspozycji. No i teraz rodzi się pytanie, jak to zrobić z filtrem o 10 działkach EV? No cóż, trzeba albo otwierać
przysłonę albo powiększać ISO, lub też wybrać filtr o mniejszej gęstości. Czyli nie zawsze filtr o 10 działkach EV będzie nam potrzebny. Bardzo często będziemy stosowali znacznie mniejsze gęstości. Czyli ja teraz właśnie założyłem filtr o 5 działkach EV, o gęstości 5 działek EV, plus filtr polaryzacyjny po to, żeby pracować nad odbiciami wody i doprowadziłem do tego, żeby fotografować z czasem około 1,3 sekundy, 1,6 sekundy. I dzięki temu uzyskałem efekt. Popatrzcie, jak można pięknie pracować z falami, które odbijają się od brzegu, otulają pień i to jest właśnie rozsądne używanie filtra, obojętnie szarego. Mamy pomysł, nie zdajemy się na to, co nam filtr zrobi, tylko my zgodnie z naszym pomysłem kreujemy zdjęcie. Pamiętaj, że możesz wspierać moją twórczość poprzez system Patronite albo postawienie mi wirtualnej kawy. To jest taki system mikropłatności, którą można wspierać ulubionych twórców. Mam podpięty wężyk spustowy po to, by wyzwalać aparat nie dotykając korpusu, ponieważ będą to dodatkowe drgania. Fotografuję lustrzanką, więc przed chwileczką teraz zamknąłem wizjer, żeby żadne dodatkowe światło nie wpadało do środka aparatu przez wizjer. A wężyk spustowy jest wykorzystywany w tej chwili przeze mnie po to, żeby wyzwolić migawkę w odpowiednim momencie. Jeżeli bym używał trybu samowyzwalacza, mogłaby wówczas być fala w jakiejś takiej spokojnej formie, tak jak jest obecnie. Zwróćcie uwagę, że woda będzie bardziej spokojna, ale za chwilę przyjdzie któraś fala, która będzie falą mocniejszą, która otuli to całe drzewo, spowoduje, że powstanie bardzo taki duży galimatias na dole wokół niego. I wtedy dokładnie trzeba wyzwolić migawkę. Ja to robię w trybie zdjęć seryjnych za pomocą mężyka spustowego. I popatrzcie, widzicie, jak się zmienia fala? Staje się ona coraz bardziej dynamiczna i w tym momencie nasze zdjęcie nabierze wigoru. I wybieramy takie zdjęcie, w którym mamy owego dynamizmu, dramatyzmu jak najwięcej. Dzisiaj korzystam z systemu filtrów Haida, filtrów magnetycznych. Jak widzicie, są tutaj przypięte do spodni i bardzo szybko, jednym kliknięciem zakładam odpowiedni filtr i mogę już robić zdjęcia, na których mi zależy. Oczywiście to nasze fotografowanie będzie związane z wieloma próbami, ponieważ raz nam się uda wstrzelić idealnie w rytm fali, innym razem będziemy mieli bardzo dużo pudeł, czyli niecelnych strzałów. Najważniejsze jest to, żeby się nie przejmować, tylko próbować. Tych prób musi być wystarczająco dużo, po to, żebyśmy mieli wreszcie takie zdjęcie, po które tutaj przyjechaliśmy. Mnie wystarczyło kilka prób, ale już jak gdyby wiem, kiedy nacisnąć spust migawki. Tutaj warto, żebyście zwracali uwagę, że to wcale nie jest wszystko jedno, czy będziemy naciskać spust migawki wtedy, kiedy fala idzie ku nam, czy też kiedy się od nas oddala. Dla uzyskania różnych efektów będziemy stosowali różne techniki, zatem trzeba zwrócić uwagę, czy fala ma nadchodzić do nas, czy też fala ma od nas odchodzić. I wtedy dokładnie nacisnąć spust migawki. Pięknie jest tutaj. No, chmury się rozchodzą, ale tam na horyzoncie jest jakiś front atmosferyczny. Jeszcze godzina, więc wszystko może się zdarzyć. Natomiast światło nabiera już bardzo takiej fajnej, miłej barwy. Można się pobawić na przykład z bokę, czyli stanąć troszeczkę w innym miejscu, ustawić ostrość na pierwszy plan, mocno otworzyć przysłonę i wówczas pojawi nam się z tyłu cudowne bokeh. To co, zróbmy to. Nie sprawdzałem tego, ale kiedyś słyszałem taką informację, że co 10. fala się powtarza, czyli jeżeli będziemy liczyć dużą falę i potem odliczymy 10, to powinna być też to kolejna duża fala. Natomiast niedawno oglądałem film o wyprawie Kon-Tiki, tak? Thora Heyerdahla. To była książka, którą czytałem jako młody chłopak z rozpalonymi uszami, myśląc o tym, jakim ja też będę wielkim podróżnikiem.
Natomiast tam było powiedziane, że co 13 fala się powtarza. Także nie wiem, czy wierzyć filmom, no ale możemy sobie mniej więcej policzyć i zobaczyć, czy to będzie co 10, czy co 13. W każdym razie warto liczyć fale i wyciągnąć z tego wniosek, ponieważ to jest powtarzalny element naszego fotografowania. Wiatr się zmniejszył, zatem i intensywność fal jest zdecydowanie mniejsza. Zatem, moi drodzy, trochę trzeba pokombinować z tymi filtrami. Nie ładujmy się od razu w jakieś... Coś. Najlepiej to by było, gdyby teraz motorówka jeszcze gdzieś tutaj przypłynęła. Akurat po zalewie siemionówka mogą pływać, więc jej potężne fale omiotłyby pięknie kamienie i spowodowałyby powstanie fantastycznego kadru. A wracając do mojej opowieści, to najpierw sprawdzę, czy statyw stoi stabilnie, żeby nie było, że zaraz fiknie mi w te kamienie. I wracając do mojej opowieści o filtrach. Już teraz mam nadzieję, że będziecie troszeczkę bardziej kombinować, jeżeli chodzi o stosowanie filtrów obojętnie szarych ND, po to, żeby, jeżeli jest taka konieczność, wydłużyć czas ekspozycji, albo oczywiście mocniej otworzyć przysłonę, bo pamiętajmy o tym, że w zależności od naszych potrzeb filtr ND może służyć także do tego, żebyśmy się posługiwali najlepszą przysłoną naszego obiektywu. Załóżmy, że jakąś scenę chcemy sfotografować z przysłoną 8, ponieważ wówczas wiemy, że będziemy mieli najbardziej misterny obraz, że dzięki tej przysłonie w naszym obiektywie uzyskamy największą rozdzielczość naszego obiektywu, a słońca jest tak bardzo, bardzo dużo, że nijak tej przysłony nie możemy uzyskać. No to wtedy filtr obojętnie szary o jakiejś rozdzielczości, powiedzmy 2, 3 czy też 5 działek EV, z pewnością przyjdzie nam z pomocą. Och, słońce powoli spada ku zachodowi, ale dzieje się to, o czym myślałem, czyli giną też chmury z nieba. Ale trzeba być dobrej myśli. Do samego końca trzeba być dobrej myśli, bo a nuż wydarzy się coś niezwykłego. Jeśli chcesz dowiedzieć się wielu interesujących rzeczy o innych filtrach, koniecznie zobacz jeszcze ten film. Pamiętaj o kciuku, subskrypcji. Pamiętaj także o komentarzu pod filmem. Serdecznie dziękuję patronkom i patronom za to, że wspierają mój kanał. Ciebie także zachęcam do tego, żebyś wspierał mój kanał poprzez system Patronite lub postawienie mi kawy. To jest taka wirtualna kawa, czyli system mikropłatności, którymi można wspierać twórców. Zobacz jeszcze kilka zdjęć, które kończą ten film i do miłego zobaczenia w kolejnym odcinku Markowego Vloga o fotografii. Pozdrawiam cię serdecznie. Cześć!